Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Chcemy dzisiaj pokazać wam, jak przyjechaliśmy właśnie na bike parkami elektrycznymi. Przyjechaliśmy tutaj na bike park Kazur. Na Kazurę przyjechaliśmy, żeby sprawdzić jak. No powiedz. Żeby przetestować pojazdy elektryczne na bike parku Kazura. Widzicie, jednak słychać pojazdy elektryczne. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy mają dzisiaj urodziny. Dziękuję, dobry panie, dziękuję. Zbierasz na leasing? No prawie. O. Pojedziemy teraz na kawałek asfaltowy, chyba że ty, Daniel, chcesz na tym rowerku tutaj skończyć. Chcę spróbować, no. Dobra, to już się nagrywam. Powiem ci, szacun. Zobaczcie, Adamowi się złamała część. Widzicie? Tyle zostało z kółka. Spróbuj na jednym pojechać. Znaczy, właśnie nie. Znaczy, normalnie ludzie. A tu nogę możesz położyć na tym. Ludzie potrafią to robić, ale ja tak nie. To tak. A skoczysz to? Tak, that'll do. No i niestety tak się zakończyła nasza zabawa. Na rowerku jest bardzo dobrze. Ważne jest to, żeby mieć kask, bo ja się ostatnio wywaliłem bez kasku i do dzisiaj mnie wszystko boli, dlatego nie mogę tu poszaleć. Ale myślę, że to już wystarczy na tyle stąd. Pod koniec dnia spotykamy się tutaj z Adamem, bo chcę wam przedstawić nowego członka naszej ekipy. Jest to Tom! A to jest nasz nowy członek ekipy, jest to hulajnoga elektryczna Ninebot, którą będziemy wozić w Tesli. Super, co? Zróbmy unboxing. To jest w ogóle sprawca tego, że wybraliśmy właśnie taki model, a nie inny. Brawo! Brawo, brawo dla was! Brawo dla wyboru! Jutro będziemy mieli okazję przetestować hulajnogę, ponieważ jutro jest kolejna masa elektryczna, na którą jedziemy. Jutro jedziemy w kilka pojazdów, rower elektryczny, jedna hulajnoga, drugą hulajnogę jeszcze będę miał elektryczną od Adama i monocykl, więc jutro pierwszy raz swoim sprzętem pojedziemy na takie wydarzenie. Ja wam dziękuję za oglądanie tego, w sumie nie wiem jakiego odcinka, ale dzięki i do zobaczenia już wkrótce.